Dzień dobry, witajcie. Jest poniedziałek. Zaraz godzina 18. I co? I nie załatwiłam wszystkiego, co chciałam. Dzisiaj miałam taki dzień w urzędach. W zasadzie takie popołudnie w urzędach. Rano byłam w pracy, potem Andrzejek, złoty człowiek, odebrał mnie i zawiózł do Pruszkowa. Tam składałam wnioski o dokumenty. Wiem, że mogłabym w Warszawie, ale chciałam też zrobić zdjęcie u konkretnej pani fotograf. Więc zrobiłam zdjęcie, aczkolwiek wiecie, to, że te zdjęcia są teraz takie na wprost, trochę jak do kartoteki więziennej, no to nie wiem, jakbym się musiała starać, ale z tego i tak nie wynika, nie wiadomo co, w sensie no nic specjalnego te fotki. Aczkolwiek te, które robiliśmy poprzednio, były gorsze, więc w sumie dobrze, że tu przyjechaliśmy. Udało mi się złożyć dokumenty o wydanie nowego prawa jazdy. Kosztowało mnie to 100 zł i 50 groszy. Zdzierstwo. W sensie, wiecie, ja bym mogła jeździć na starym nazwisku. Jakby nie przeszkadzałoby mi to. Państwu to przeszkadza i może za to wybulić pieniądza. Ale dobra. Wymiana dowodu osobistego. Też już złożyłam wniosek. To całe szczęście jest darmowe. No, a paszport. Tutaj spotkała mnie bardzo niemiła niespodzianka. I już nie chciałam się z nikim dyskutować, kłócić, ani nic z tych rzeczy, ale przeglądałam różne artykuły w internecie i nie widziałam czegoś takiego, a mianowicie dojechałam na miejsce, złożyłam wniosek, miałam przygotowane zdjęcie, w sensie złożyłam, wypełniłam wniosek, po czym dowiedziałam się, że muszę mieć przy sobie mój aktualny paszport, jeżeli taki posiadam. Co jest dziwne, dlatego że niedawno wymieniałam paszport. Jakoś na początku tego roku chyba to robiliśmy, nie? Nie, wakacje zeszłe. Ale no dobra, no to wakacje zeszłego. Mniejsza o to, no nieważne. W każdym razie jakby wymienialiśmy ten dokument. Wtedy było tak, że mój poprzedni był już nieważny. Wzięłam go ze sobą. Myślałam, że ktoś jakby wiecie, w urzędzie mi go zabierze, ale powiedzieli, że jest do niczego niepotrzebny i nikt mi go nie zabrał, w dalszym ciągu go posiadam, więc no tak nie spodziewałam się, że to może być mi potrzebne w żadnych artykułach, jak sobie sprawdzałam, wiecie, co trzeba ogarnąć, żeby po zmianie nazwiska taki dokument złożyć, też tego nie znalazłam i tak o. No, więc nie udało mi się tego załatwić, miałam ze sobą akt ślubu, bo słyszałam, że to ma być potrzebne. No ale co z tego, jak nie miałam tego starego paszportu. No, więc za tydzień, bo urzędy pracują tak, że no nie da się do nich iść, jeżeli się też pracuje normalnie, no to będziemy musieli jechać w poniedziałek znowu, żeby udać się już teraz ze starym paszportem również do biura paszportowego o wyrobienie nowego dokumentu. Nie poszło tak, jakbym chciała. No ale cóż, no zdarza się i tak. Miałam nadzieję, że jakoś tak trochę inaczej to wyjdzie. Może trochę sprawniej, może, że uda się ogarnąć wszystko i że potem przejdziemy się po parku, ale jesteśmy głodni, wracamy do domu. W sumie nie mamy nic na obiad. Zrobimy pizzę? Zrobimy pizzę, czy robimy coś innego? Nie, może być pizza. Pewnie zrobimy pizzę, bo to jest takie, wiecie, najszybsze do ogarnięcia. No. Szkoda, że to nie wyszło. Jestem ciekawa, czy to jest serio tak, że ten stary dokument trzeba mieć, czy ktoś mi wcisnął kit. No, ale już mniejsza to. Będę składać wniosek w tym samym urzędzie, więc jeżeli oni tak chcą, to niech tak będzie. No. Jutro znów do pracki. A jutro po pracy mam zajęcia w Jerry, więc pewnie was ze sobą zabiorę, bo tutaj na kanale chyba jeszcze moich zajęć nie pokazywałam, no, więc pójdziecie sobie ze mną. Nagram pewnie co nieco i przy okazji jak już będę w szkole, to zabiorę lampę, bo moja lampa tam stoi, a teraz mi się przyda, dlatego że mam taki ambitny plan, żeby ponagrywać może trochę odcinków na YouTube'a z serii Mierzymy. Sama mam mega problem, jako że nie noszę rozmiaru 36, z tym, żeby ocenić, czy coś, co wiecie, na stronie sklepu wygląda pięknie, będzie dobrze leżało na większym ciele. Także myślę, że to mogłoby być pomocne. Więc takie odcinki powstaną.
No i właśnie do tego by mi się przydały lampy, żeby się odpowiednio doświetlić, żeby móc pokazać jakoś tak w miarę realistycznie kolory i... No i przede wszystkim teraz jest po prostu szaro za oknem. No. Dobra, tyle z mojej dzisiejszej popleniny. Znikam do domu, jemy obiad, pewnie obejrzymy House'a i widzimy się pewnie już na zajęciach. Myślałam, że wrócę do Was już jutro, ale przypomniałam sobie o czymś. Andrzeju, podejdziesz? Byłam dziś w pracy i tak się składa, że... Ojku, w pracy była dziś też Renia i dostaliśmy... O, taki prezencik! Na ręce Andrzejka. No nie, dla Ciebie to miało być. Andrzej z jego prezentem. Nie dostałem kwiatów. To są moje pierwsze kwiaty. Te przynajmniej są użyteczne. No ej, no ekstra to wygląda. A nie, dostałem też kwiaty. To w sumie my dostaliśmy, trzymaj. Trzymaj. Od Erika i Ani dostaliśmy. O. To też są przydatne kwiaty, bo można zjeść. Żurkowe. Tak. No, ekstra. Renia zrobiła to w ogóle sama. Sztosik. No super. No, także bardzo dziękujemy raz jeszcze. No i teraz już znikam. Biorę się za zrobienie tej pizzy. I widzimy się na lekcji śpiewu. Dzień dobry. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo idę wzdłuż ulicy Żwirki Wigury. Jest tu bardzo dużo samochodów. Za mną widać piękną, złotą jesień. A ja maszeruję. Tak się składa, że z pracy do Jerego mam no stosunkowo blisko. Więc stwierdziłam, że zamiast jechać autobusem, pójdę sobie na piechotkę. Dlatego, że pogoda jest dzisiaj stosunkowo znośna. Więc teraz pedałuję. Pokażę Wam zaraz jeszcze może z drugiej strony, jak to ładnie wszystko tutaj wygląda. W sensie mam na myśli kolory na drzewach. No, a potem przeniesiemy się już do szkoły, gdzie postaram się Wam pokazać to, jak ona wygląda. No i potem pewnie też pokażemy kawałek naszej lekcji. No. Więc odwracamy się. No i podziwiamy tą naszą piękną, polską, złotą jesień. Ja już dotarłam na miejsce. Z pracy do szkoły mam 3 km, to jakieś 40 minut drogi. Zaraz pokażę Wam, jak to wszystko tutaj wygląda. W ogóle dawno nie byłam tutaj tak wcześnie. Jeszcze nie ma za dużo ludzi, więc myślę, że zrobię szybki tour przez szkołę, żeby pokazać Wam, jak wyglądają sale, póki nikogo nie ma i nikomu nie przeszkadzam. No może nie nikogo, jest Tomasz, ale ogólnie za chwilę zrobi się pewnie tutaj bardziej tłoczno, więc wykorzystajmy ten moment i zobaczmy, co takiego tutaj mamy. Zacznę może od tego, że jest tu ekstra kuchnia, w której bardzo miło się spędza czas z pozostałymi uczniami i nauczycielami w trakcie oczekiwań. Pójdziemy dalej. Tutaj jest takie bardzo ciekawe pomieszczenie. Zaraz przy wejściu. Otwarte? Pewnie otwarte. Tak. O, jeszcze nawet jest tu w miarę jasno. To jest, słuchajcie, studio. Możemy z tego studia korzystać też w ramach naszych lekcji, jak chcemy, wiecie, zrobić sobie jakiś challenge, coś spróbować zaśpiewać i potem odsłuchać, czy w tym nagraniu słychać więcej niż to, co słyszymy, że tak powiem, gołym uchem, bo zawsze tak jest, że głos jednak odbiera się trochę inaczej na nagraniu, a inaczej my sami siebie słyszymy. Idziemy dalej. No więc tak, tu była ta kuchnia. Tutaj jest toaleta i są sale. Ktoś ma lekcję? Nikt nie ma lekcji? Mogę tu wejść? Tak. Mam do nas przygodę. Dobra. Tu mamy pierwszą salę. W tej sali uczy zazwyczaj Madzia. Tutaj macie takie wygłuszenia, żebyśmy sobie nawzajem nie przeszkadzali. Tutaj stanowisko pracy. O, i lustro. Powiem Wam, że nie spodziewałam się, że to jest tak przydatny gadżet na lekcji. Bo można się pilnować, nie? Na przykład, czy nie podnosimy głowy za wysoko, albo czy nie robimy tak. Więc to jest świetny feature. No. I tak się prezentuje właśnie sala numer 1. Sala, a w zasadzie to sala numer 3. Przejdźmy w takim razie do sali numer 1.
Tutaj trochę więcej instrumentów. Zapalę światło, bo jest trochę ciemno. O, gitarki się tutaj pięknie prezentują. Pianinko elektryczne. No i znowu lustro. Tak, bardzo fajna przestrzeń. I ostatnia już sala. To moja sala. W sensie ta, w której ja się uczę. Jest nawet w niej Tomasz. Ja serdecznie. O, jest takie światło, że ci nie widać. O. Mnie nie musi widać. Ważne, że będzie widać ciebie. Tak. Tutaj jest, słuchajcie, obczajcie to. To wygląda impresiv. Ile to ma lat, Tomasz? Wiesz, takie rzeczy? Wygląda na stary. Poza tym ma historię. Podobno bardzo dawno temu, jak Niemcy napadli Polskę, to tutaj jest taka pozostałość po kuli niemieckiej. No. Ktoś strzelał do właściciela tego instrumentu. Nie jestem pewien, czy tu, ale wiem, że strzelał, jak uciekał ten właściciel tego instrumentu przed nazistami, więc pianinko też oberwało. Nie, ale piękny instrument. Piękny. A stroi tak pięknie, że w ogóle. I dzisiaj będziemy śpiewać tylko taki dźwięk. Nie, będziemy śpiewać lepiej. O, tutaj coś twórczego się działo. No ale dobrze, koniec tego pokazywania. Sale wszystkie są piękne, tak jak mówiłam, wygłuszone, żeby nam się dobrze pracowało. Tutaj moje ulubione lustereczko i bierzemy się do pracy, tylko się zamontuje. Tam jest lampa i pewnie zaraz się tam wkręcę, zobaczymy się z innej perspektywy. Może powinnam się moim widzom wytłumaczyć, że miałam bardzo długą przerwę z uwagi na ślub. I jakbym coś zrobiła nie tak, to przepraszam bardzo, ale nie jestem w najlepszej kondycji, bo organ nieużywany zanika. A ja swojego nie używałam ostatnio za dużo. To masz takie oczy. Przygotowałam. Bo ja szukam dobrego dokładu do tego. Nie, żartowałam trochę, ale oczywiście tak jest, nie? W sensie, jak nie ćwiczymy, no to ten nasz głos trochę traci na jakości. Oj, tak. No, więc dzisiaj na pewno nie będzie perfekcyjnie. Ale... na zdrowie. Dzisiaj na pewno nie będzie perfekcyjnie, ale postaram się, żeby było znośnie. I'm learning to live.
ta piosenka? To jest trudna piosenka. Prosta. To jest trudna piosenka. Ale strasznie trudno mi się uśpiewało. W sensie zawsze wiesz o co chodzi, że znam ją tak. No poza tym, że się pomyliłam, bo śpiewałam z pamięci, to ogólnie znam ją na wylot i zawsze jest mi prosto ją śpiewać, nie wiem, z tego początku, który jest po prostu za nisko, nie? Tak. No, a dzisiaj? No było mi trudno. No cofnęłam się w rozwoju, jak się masz. A wiesz co jeszcze mam, jakie mam odczucie, że mam po tej przerwie,
problem z połączeniem rejestru głowowego i piersiowego. Mhm. Mam strach. Jak robiliśmy rozśpiewkę, no, to tak jeszcze miałam wrażenie, że jako tako mi to idzie, nie? A teraz jak przychodzi mi to wykorzystać w piosence, to w ogóle ścina, nie? Jakby... Przeskakujesz na falset albo delikatnie na przydechu i w ogóle jest na separation. Powiem wam, że to jest strasznie dziwne, nie? Dlatego, że wróciłam, no długo mnie nie było. Ile mnie nie było? Z 3 tygodnie? Może nawet 4. Ile balowałaś? Ale długo mnie nie było i to jest strasznie, strasznie dziwne uczucie, dlatego, że w teorii to od mojego ciała zależy to, jak ja zaśpiewam, a w praktyce, no niby to jest moje ciało, ale jakby tak jakbym nie miała trochę nad nim kontroli. Słyszycie, że co chodzi? Że w pewnym momencie, tak jak tutaj było te one step closer pierwsze, jakby odcina mi, nie? I jakby krztusza się tym w środku. Już nie wspomnę o tym, że tak mi w buzi wysychało, że piłabym co frazę. Ale to już chyba kwestia jesieni. Myślę, że kwestia powietrza i tego, że trzeba widzieć. Zawsze w momencie, kiedy używamy głosu bardziej niż średnio, średni statystyczny Polak, czyli używasz go bardziej, przecież niż na śpiew śpiewasz, no to generalnie pracuje 2-3 razy mocniej twój cały aparat artykulacyjny. Jest śluzówka, która się zużywa, są struny, które pracują inaczej, jakby mocniej i w zasadzie trzeba nie dość, że potraktować swój głos jako coś, co jest bardziej eksploatowane niż normalnie, to jeszcze mało tego, wszystkim zalecam raz w roku kontrolę u foniatry. Wiesz, że nigdy nie byłam. Warto sobie nawet dla świętego spokoju zobaczyć, czy masz pełną zwieralność na strunach, na samogłoskach. Dobra, a jak się idzie do takiego foniatry, to w sensie rozumiem, że pewnie trzeba być zdrowym, tak, żeby, bo jak to wygląda? Nie byłam nigdy. Idziesz i co? I masz jakieś ćwiczenia, czy po prostu coś mówisz, czy masz coś zaśpiewać, czy co tam się dzieje? Jeżeli idziesz do foniatry na tak zwany przegląd, jak zaprowadzasz samochód, nie wiem, do mechanika, i robisz sobie przegląd diagnostyczny, to najczęściej badania foniatryczne połączone są z wideoskopią. Co to znaczy? To znaczy, że na ekranie monitora foniatra monitoruje pracę twoich fałd, jest wziernik, który wsadza ci do gardła i robisz bardzo krótkie ćwiczenie, śpiewając ze wziernikiem w gardle, śpiewasz samogłoski, masz robione zdjęcia krtani, jak pracują fałdy i masz wszystko czarno na białym, czy nie ma jakichś guzków na krtani, czy jest pewna zwieralność, czy nie ma jakichś innych dolegliwości związanych na przykład z kośćmi nalewkowymi. Dobra, no i to jest coś, co, no umówmy się, nie zrobię tego na NFZ, to trzeba zrobić prywatnie. Czy to jest drogie? Wiesz co, to jest takie, to jest badanie jak większość badań niewymagających jakichś mega nakładów finansowych. Badanie foniatryczne kosztuje od 100 do 150 zł, 200. Nie, to jestem zaskoczona. Myślałam, że powiesz mi, że jakieś 300 albo więcej. Chyba, bo to się wydaje takie mocno specjalistyczne, nie? Nie, badanie foniatryczne wcale nie jest specjalistyczne. Specjalistyczne jest już u otolaryngologa, na przykład wideofiberoskopia. To już wtedy jest znieczulenie na nos. Mhm. Jest taki specjalny spray. Pani doktor wkłada ci takie gumowe, cieniutkie rurki w nozdrza i robi ci wideo, że tak powiem, konferencję z twoim całym aparatem artykulacyjnym, od nosa ogląda ci aż do krtani, co się dzieje wewnątrz. Czyli to jest badanie już droższe, już bardziej nie inwazyjne. Nie zrobiłabym tego, ja się boję, ile gazu się wpuścić. Ale nic nie czujesz. A, no dobra, no ale... minut w ogóle ci zamraża jak gdyby cały ten kanał nosowy. Badanie foniatryczne jest troszeczkę bardziej dla ludzi wrażliwych gardłowo, jest nieprzyjemne. Ja na przykład jak chodzę do foniatry, to zazwyczaj sobie życzę i proszę panią foniatrę, żeby mi dała wziernik dla dzieci, bo jest cieńszy. O, sprytnie. No. Pomyślę o tym, a jak się na to zdecyduje, to wam to pokażę. Także polecam wszystkim śpiewającym, żeby sobie zrobić raz w roku badanie foniatryczne, czy nie ma jakichś guzków, czy nie ma jakichś takich zmian na fałdach, bo zmiany na faulach mogą być nieodwracalne już później. Jeżeli będą stwardnione rzeczy, to jakby guzki twarde są już trudniejsze do wyleczenia. Operacyjnie się wtedy leczy. Ale warto dbać o głos, nie tylko, robić sobie jakieś badania co jakiś czas, żeby wiedzieć, co tam w samochodzie jest wymiana, a co wymaga przeglądu.
My na dziś będziemy kończyć. Ja na pewno ten materiał jakoś przytnę, bo jest go całkiem sporo, ale no na pewno nie tak, żeby wyszło to lepiej, tylko żeby wyszło to dosyć realistycznie, bo mam takie poczucie, że masa ludzi myśli sobie, że ktoś, kto śpiewa, to po prostu wchodzi na scenę i tak śpiewa. I myślę, że na moim przykładzie dzisiejszym mocno widać, że to tak nie działa. Że nie można tak po prostu sobie wejść na scenę i zaśpiewać dobrze, a nawet jak ktoś chce spróbować, to podejrzewam, że za którymś razem to na pewno się nie uda. Bo mamy swoje limity. No, więc ja wracam do nauki z Tomaszem. I mam nadzieję, że za parę lekcji pokażę Wam już głos w lepszej formie. A teraz zmykam na tańce.